Chyba w kolejny druk. Projekt zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian planu wydatków w dziale 600 781 825 854 900 921. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1151, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Okarno. Chciałem tylko poinformować, że komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała druk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków, kwota 125 780 zł. Są to również środki, które wpłynęły z zewnątrz. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 tysięcy i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 270 tysięcy jest to w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne 200 tysięcy złotych. Jest to w ramach zadań utrzymania elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia przeciwpowodziowego oraz utrzymania obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych na zadanie Światem Europejskiej Tożsamości Krakowa w charakterystycznych powodzeniach rynku głównego. Kolejna zmiana 55 tysięcy. Jest to zmiana między działami, zadania bieżące eksploatacja zasobów miasta i budynków prywatnych na zadanie odrabianie budów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa z przeznaczeniem na realizację przez MOC programu reintegracja społeczna i zawodowa osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych. Kolejna zmiana dotyczy zmian w planie dochodów planów dochodów jednostek budżetowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 21 marca 2013 roku, godzina 15.